A ty chciałeś odebrać czy przedłużyć? Przedłużyć to, przedłużyć. Mówiłeś, że tam tyle wyjdzie, bo co było tam na tym cenzurowanym, nie? To co trzeba przedłużyć, nie? Tak, tak, bo tamte inne mam do 200, października. 267. 7, dobra. Aha. 2. I siódemeczka jest. A nie dostawałeś wczoraj jakieś kartki, że ja ci powiedziałem, że będzie 260? Mam tą kartkę, 262. 262, tak? No. No to jak tak mówiłem. Piątka na piwo. 262. Podpisz się. Mhm. Jeszcze raz autograf. Mhm. No i na miesiąc masz przedłużone. No i super. 21 października, nie? Dokładnie. Super. Proszę bardzo. Można lecieć, świętować, urodzinki. A wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Właśnie. Dziękuję, patrz. Dziękuję, majster. Oby do przyszłych się wykaraskać. No, trzeba teraz, już się biorę za robotę, tam z rodzicami trochę lepiej, z mamą. Odwiedziłeś mamę w końcu? Wypuścili ją ze szpitala i... No i niestety teraz trzeba czekać aż znowu. Aż znowu, bo to nie wiadomo, czy jej podadzą te leki, czy nie. No i to, co ci tłumaczyłem z tą sprawą. Ciężki temat. Najgorsze, że to sądownie tyle trwa, nie? No to te wnioski wszystkie wypisane, no to trzeba by zwłasnowolnić mamę, żeby można podawać jej leki, nie? Bo ona ma prawo odmowy. To jest właśnie najgorsze, że ona musi brać leki, żeby być zdrowa, a lekarze, kurczę, no stosują się wobec tego prawa. No ale tak, coś może takie się prawo to muszą, nie? Coś może się pozmienia, coś tam, nie wiem, no. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, no. A wyszło do przodu. Dzięki, majster, do zobka. Do zobaczenia. Weź mi tak zawsze pod zastaw. No miesiąc. Ten zegarek, ten mój telefon. Jeszcze 3 dni temu u Kuby odbierałem, co zobacz, a teraz muszę, no nie, mam pieniędzy. Pieniądzek potrzebuję. I co, byłem rano, nie? O 6 w szpitalu. Kami mówi, nie, teraz, że dopiero od 9 przyjmują. Co ty? To po co ja rano pędziłem do tego szpitala? To dalej tych szwów nie zdjąłeś? No ci mówię, od 9 przyjmują, a ludzi nie wiem ile jest, nie? No to tylko tam film nakręcić. A ta pani jeszcze, ja rano pierwszy byłem, mówi, siedzę. Panie, ale przyjmują od 9 godziny. Nie, no tragedia. No co? Tak, no kto tam będzie o 6 rano leciał ci szwy zdejmować? Miesiąc. Jeszcze taki niewyspany lekarz, jeszcze by ci głowę upierdł. Zamiast szwy. Ale by ta pani powiedziała, panie od 9, a ja siedzę jak ten idiota. A co, poszedłeś? Nie spytałeś, usiadłeś i czekałeś? No. No Damian, no usiadłem i czekałem, jak idiota. Dobrze, że o 3 w nocy jeszcze nie przyszedłeś czekać. A ja mówię, pójdę rano, żebym pierwszy był. Mhm, to były. To teraz możesz iść, bo jest za 35, 9. No to one mi to tak, będę czekał. Ale do 18, 19 przyjmują, tak powiedzieli. Z ostatniego klienta. 3 dyszki można zrobić, majster. Zrobi 4 dychy. Nie zrobię, 3 dyszki. No weź mi zrób, żebym miał. Nie, no naprawdę, no. Czy to jest padaczka, nie zegarek? Złom. Takie rzeczy to się na śmietnik wyrzuca. Telefon też, cały podzierany, nie? Już, szczochrany. Zrób mi 4 dychy. To jest śmietnik, nie? Zrób mi 4 dychy. Po znajomości. Jego to pod zastaw, nie? Nie na sprzedaż. 3 dychy max, majster. No weź, żebym miał na t***nie i ten. Ten zakupił. Chleb dobry. A zakupy? Mhm. Pamiętaj, że szachów nie odebrałeś? Wiem. A tam jednego pionka brakuje. Wiem, bo tutaj... I to właśnie też było tak w zaufaniu, że odbiorę, no i co? Odbiorę. Podpisz się, albo zrobimy zamiankę od razu. 4 dychy za szachy. Nie, ja kasę potrzebuję na jedzenie. Tak to by była inna sytuacja, to bym nie przyszedł tutaj. Dobra, to jak się odkujesz, to wpadnij po te szachy, dobra? Tak. No i po telefon i ten zegarek. Proszę bardzo. Dzięki, Dono. Dzięki. Dobra. Czyli to ty jesteś tym dzieciakiem, co twój tata zostawia gry? No. Bierne dziecko, kur. No, już nie mam tego, a co i sobie na piwko wziąć, to też to miejsce właśnie. Czemu biednym dzieciakiem? Tak w komentarzach pisali. Aha. Gdzieś tam. A no, bo nie czytałem, ale widziałem filmiki. Bo dobrze, myślę, to twój tata, tak? No. Bo podobnie jesteście. Mhm. Karta, kanon... I co, 5 dyszek? No. Dobra. Daj autografa. Dobra.
Na miesiąc, nie? Tak, na miesiąc. I proszę bardzo. Dzięki. Dzięki również, hej. Cześć. Cześć. Tak, mnie jest zabrate i możesz, póki będziesz rozbrać w ciemu, sam Sonię telefon zobaczyć. Ty czekaj, jeszcze raz. Tutaj jest zestaw padów. Tak, do сьогодні. I pompka elektryczna. Tak, tak. Odbierasz? Zabieraj. Zabieraj. I to, i to. То я забираю, а мені забачити дає Sony телефон. А Sony телефон? Ну. Тури. А ось он. Так, так, так. Що до нього є? В кожній сіті. Я трохи цей. Він такий маленький, вдобний. Ну, то це старий модель, ні? Ну, то так. Але, ну, я думаю, піде. Старенька, але піде. А що до нього має? Водоварка? Ну, водоварку, документи. Ні, сам телефонік є, звіш? Сам телефонік. Блін, цей. Вже, ну, куди що вставляється і як? Кришка, напевно, знімається, так? Як отворить? Дай, отворить. Ну, а як його заряджати? Як? Ну, лодоваркою там, это, як його, скажімо так, лодоварити. Чи ще ладує? Тутай, о, мікро-USB. Ага. Стандартово, ні? Ну, ну, ну. А отвіра ще, my friend, here. Ага, ось так. Ага, зрозумів. О. Ну, а тримає батарейка добре? Трима, як нова. Як нова. Як нова, яка на нього. Як новка батарейка вигляда, ні? То добре мусить чи. Ну, там не вздута добре, да. Так, так. Ані спухнята, ані ніц. Ну, ну. Напевно добре трима, ні? Телефонік теж забач, задбаний, ладний. Мимо своїх лад, ні? Ну, а, то, а це як, під іншу сімку або мікро-СД? Już ci mówię. No, no fleszka, tutaj... fleszka microSD ili nie. Ili tutaj karta SIM, tu karta tak, SIM, tak, tak. A tu fleszka. Aha, no dobrze, dobrze. Ja się co jej pytałem. Ale jest klar. Dawaj. Okej. Okay. Rachuję w C, tam dwie wicie zaberty i... Odbiór i to doliczyć i będzie gitara. Kuba. No, dobrze, dobrze będę. Или... давай телефон цей карткою, ну, картом. А оце пеньонзами, я знаю. Забирати пеньонзами ж. Чи відбираєш, заплатиш, а то заплатиш картом? Так, так, так. Окей. Добре. 80 злотих. Ну, за нього так. Значить, ні. За помпку і зестав падов 80 злотих є. За ті дві умови, ні? А, ну. Отбір. А в мене тільки цей розбитий не зняв, сотня буде. Ой, зараз не щаївим. Ну, чи за 100 ви буде мав видати? За той легко. Ось. Ну. До відбору, ми... те дві умови. Так, так, так. Окей, гід. Підпишся. Ай, ну вже намалював, як намалював. Як Пікассо. То це і так, маєш раду. Підпишся. Ще. Ну, якось так. Якось так. Зестав падов ораз помпка. Курде. Ну, ну, ну. Де я то знайду? Ну, то є. А повідь мені, то в якомусь пуделку було, чи щось? У пакетах. Воно все... Єдна не в пакеті, а друга в пакеті було. Єдна в опакуванні, друга без, так? Так, так, так. В рекламунки. А, ні, ні, ні. Це ні. Це ні. Це було просто в упаковці. Ага. Запечатано. Це? Так. Вона упакована, там коробка була. А друге було в цей, в рекламувці. Ну, то там. Зестав падер контролер в пуделку два рази. Що то, курш, може бути? А, у цей, у коробці.
таке контроллер на це на ігри з флешкою. Воно повинно бути у коробці, як он. Е500. От щось така коробка яка. Добре. З жостиками. Зелена, червона там. Так, воно. Прошу вас. І, ну, з телефоном що там, давай, карту. Карту? Ну, там. Кавамараго, фігофаго, попрошу, кононанаго. По перше, колега уж так, он так за мною тенскі, ну, сні мі ще по ноцах, ну. Szarfa, wiesz, będzie mi pilnował dzisiaj, żebym głupot na jakieś nie naodwalał. W urodzinki, nie? On jest wraz z konsolą dwójką. Konsolą, no. To konsolę też? Nie, no bo to było na jednym, nie? No to chyba... No. Też? No. To będzie 7... Nie, 68 zł. Dobra. Mhm. I se pograsz chociaż w no. weekend. To daj mi tego Konona. Tylko. Tylko Konona? No, dawaj Konona, bo mi się nie chce grać jeszcze. Konona nago. On był... Ile za niego mi tam dałeś? Piątaka? No, tylko musimy odstępnie policzyć od tego i tego, ale to nie wyjdzie dużo. 8 zł. No i gitara. Czyli 8 plus 5 to jest 13 zł. O, szczęśliwa trzynastka, mordko. Za mojego kononka. Danonka. Wiesz, jak ja za nim tęsknię? Podpisz się. Pas konona w ogóle. Kto to wymyślił? Ja z kumplami w pracy. Kiedyś kumpel właśnie mi mówi, bo ma drukarkę 3D, przyniósł właśnie i mówi, patrz co mam dla ciebie, nie? Ja od razu mówię, to trzeba jakoś wymyślić, żebym go mógł sobie tu przypiąć. I tu wzięliśmy taki pas, widziałeś tam kleje, trytytkami i Kononix jest. No jest mistrzem, no kurde. Proszę bardzo. Jesteś, wuja ci krzywdy nie robił? Nie robił, no. A pokaż go jeszcze raz, jak on wygląda. On jest prześliczny. Zobacz, jakie ma wymiona. Normalnie, ja już tam nie będę pytał, co z nim robiłeś. Niech to zostanie między wami. Konon, nie? No jest Konon, no to coś, ktoś miał piękną wizję artystyczną, tworząc projekt. A ktoś projekt. Bardzo ładnie go w ten, idealnie, odwzorował, nie? Idealnie go odwzorował. Uszy nawet. Zobacz, ten wyraz twarzy jest mój, jest. Jedyny niepowtarzalny. Tak, kolego, ja mam dziś urodzinki, więc spędzimy sobie we dwoje. Dzisiaj mamy wieczór dla siebie. Tylko nie patrz tak na mnie dziwnie. Dzięki, majster. Dzięki również. Jadę świętować, bo to już dawno temu. Miałem być, a oni się denerwują w kumple. A mam tylko dwóch tutaj, nie? Tylko dwóch, bo to, wiesz, lepiej mieć dwóch normalnych, niż tam 10, co cię zgarsza, nie? Dokładnie. Super. Dzięki za życzonka. Dzięki. Trzymaj się. Hej. Trzymaj się. Hej. No to co tak kupujesz i sprzedajesz te głośniczki? Powiem ci akurat, no nie wiem, jakoś takie coś ma w sobie, że po prostu kupuję głośnik, jaram się nim, a potem kupuję sobie następny, bo na przykład dochodzę do wniosku, że ten jest za ciężki lub za duży. Teraz chcę sobie za to kupić jeszcze inny. Ile za tego chcesz? Ogólnie to szczerze potrzebuję dosyć pieniędzy, więc no nie wiem, ja tak celowałem... Daj dowodzik. Dowód? No. Jest pęknięty, od razu mówię. Dobra. Tak ogólnie celowałem w 400 zł, ale to zależy. Jakby pan tam... I paragon masz może, albo fakturę? Jest paragon tam, był. Tutaj ma pan paragon. Ten, tak? Tak. Kiedy to było? Nie wiem, około dwóch, trzech tygodni temu? No, wrześniu. Niedawno. Mhm, no to mówię właśnie, no ogólnie świeży jest dosyć, kupiłem go nowego, nie? No, świeżak, no. 400 gdzieś tak byś chciał? Mhm, no byłbym wdzięczny. Ile ty za niego dałeś? Ja za niego dałem tam 160 euro, nie pamiętam ile to jest na polskie, to będzie około 600 coś złotych chyba to będzie, tak? 714. 714. Dzisiejszym kursem, nie? Mhm. Tam no, ale na paragonie w sumie napisane jest. Generalnie to już tak od 600 w tych komercyjnych sklepach można kupić, nie? Mhm. Aktualnie. Tak, ja też tam patrzyłem na ceny nowych tutaj, na przykład w Polsce to tak po 650, 60 tak były też nowe. Z Lombardu już gdzieś tak za 500 nawet można wyrwać. Ale to jest trochę mała różnica między tą ceną sklepową, a tym co jest w Lombardzie, nie? A ludzie niechętnie kupują z Lombardu. Też my nie możemy wystawić jako nowe, mimo że tam go chwilę używałeś, nie? Mhm. Bardziej jako powystawowe. No bo jednak go trochę
używałeś? Znaczy, no nie, no po prostu jako używany z gwarancją, tak? Mhm. Albo po wystawowy bardziej, bo używany to się zawsze zwyczaj kojarzy tak, że nie ma gwarancji i już gdzieś tam jakieś ślady użytkowania, a tu praktycznie nie ma śladów użytkowania i jest jeszcze gwarancja producenta, nie? Mhm. I pudełko. Więc 300 można zrobić. Tak 350 chociaż? 3,5? Może być. Może być? No to może być. A to teraz jaki głośnik kupiłeś? JBL Charge 5. A to jest? Charge 5. To masz drugiego? Nie. Nie. Bo mówisz, że tego sprzedajesz, a bierzesz następnego. To już masz następnego, czy jeszcze nie? Nie, mam w planach kupić. Aha. O to chodzi. Najpierw ten sprzedaję, dokładnie do następnego. To nie chciałbyś... Gdzie on jest? JBL On The Go miałem niedawno. Party Box On The Go. Jakoś tak. Taki, no. Takiej wielkości. Taki duży, no. No to dokładnie takiego sprzedawałem. Razem z... bez kartonu, ale był razem z mikrofonem i kablem ładującym. No, czyli ten też, nie? Nie, tego już miałem. Bardziej teraz to celowałem coś w boomboxa. No. Aczkolwiek sam do końca nie wiem. Coś większego chcę teraz właśnie też przetestować. Ładnie gra. Mhm. Dobra. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I to będzie wszystko? Wszystko, no. Okej. Okay. Dzięki bardzo. No, na razie. Do widzenia. Hej. Dzień dobry. Przyszłem odebrać szachy, panie Damianie. Jest to realne? Masz 5 dyszek? Tak, mam, proszę. Nie no, dzisiaj muszą mi ściągnąć te szachy, bo ja nie wyrobię. Ja nie wyrobię. Proszę bardzo. Dziękuję.